Czy naprawdę można powiedzieć za świętym Pawłem, że wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższe poznanie, poznanie Jezusa Chrystusa? Współczesny człowiek nawet nie wie, jaką wielką tajemnicą miłości, dobroci i pokoju jest Jezus Chrystus. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdyby wszedł na drogę Jezusa Chrystusa, kiedy stanąłby oko w oko z boskim Zbawicielem, zachwyciłby się jak Piotr na Górze Przemienienia, albo doznałby takiego niezwykłego oświecenia jak Samarytanka przy studni, albo doznałby szoku, kiedy zobaczyłby, że Pan Jezus jest tym, który przemienia wodę w wino. Byłby zdumiony każdą sytuacją. I dlatego potrzebne jest, abyśmy, chrześcijanie, doprowadzali ludzi na pierwszy stopień poznania Jezusa Chrystusa. Kiedy ktoś się już z Nim spotka, będzie tęsknił za każdym następnym spotkaniem.